To, że o zęby warto dbać codziennie, wiedzą już kilkuletnie dzieci. Specjalne programy profilaktyczne oswajają je z gabinetem stomatologicznym, przyzwyczajają do systematycznych wizyt profilaktycznych. A wszystkie dzieci myją zęby? Tak! A kiedy się myje zęby? No. Rano i wieczorem codziennie. Reguła dobrze znana, a korzyści płynące z profilaktyki chorób zębów oczywiste. Nie dla wszystkich. Gabrysia jest dzieckiem niepełnosprawnym. Dbanie o ząbki u dziewczynki jest problemem. Nie pozwala ich na co dzień szczotkować. Jeśli się psują, powstaje jeszcze większy problem. W województwie brakuje poradni stomatologicznych, świadczących specjalistyczną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Ta jest wyjątkiem, wybawieniem dla dzieci takich jak Gabrysia i rodziców. Jest to gabinet dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. O niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz młodzież do 16 roku z upośledzeniem również lekkim. Są to osoby, z którymi bardzo często trudno nawiązać kontakt, więc nie ma możliwości nawet zbadania takiego pacjenta. W związku z czym jest jakoby konieczność przeprowadzania tych zabiegów w narkozie. Bez panicznego strachu przed zabiegiem po stronie pacjenta, jak również bez lęku o osobę niepełnosprawną towarzyszącego bliskim. Nasze dziecko cierpi w tym momencie, bo ją zęby bolą. No i to jest jedyny taki ośrodek, w którym tutaj można takie rzeczy po prostu zrobić. Przyjechaliśmy z Jeziorza. To jest koło Jarosławca. To jest chyba nasza trzecia wizyta. Nie wyobrażam sobie, żeby poszła Gabrysia do normalnego stomatologa, no bo ani nam buzi nie otworzy, ani nawet nie chce. Zębów nie umyje. Też mi ciężko jest. A jak chcę je zobaczyć zęby, to jedynie przez sen, ale to też jest ciężko. A tutaj po prostu ma tą pomoc, która chyba teraz nam pomoże, bo noce są nieprzespane. Po krótkim wywiadzie z rodzicami Gabrysia jest przygotowywana do zabiegu, w którym biorą udział lekarze, stomatolog i anestezjolog oraz pielęgniarki anestezjologiczna i stomatologiczna. Proszę, tak, wszystko tam zabierzemy. Tutaj. Jadła coś dzisiaj? Nie. A piła? Nie. Dobrze. Przytuli pan do siebie, dobrze. No tam na razie. Chyba był ten cienki. Jedyny stres, jaki oni w ogóle odczuwają i pamiętają, to jest wkucie węflonu do żyły. Później jest ten zabieg spokojnie przeprowadzany dla pacjenta. I dla opiekunów, którzy nie muszą trzymać wyrywających się dzieci czy osób w ogóle na fotelu. Także jest to duży komfort, którego nie ma nigdzie i NFZ nie refunduje w żadnych gabinetach, jeżeli chodzi o znieczulenia ogólne. Pracuje cały zespół, zabiegi są przeprowadzane przeważnie w pełnej narkozie i jeżeli jest taka możliwość, to chcemy te zabiegi przeprowadzić na jednej wizycie, żeby zrobić porządek u pacjenta podczas jednego zabiegu. Nie są to proste zabiegi, wymagają od całego zespołu dużego zaangażowania fizycznego i psychicznego, ale no, inaczej trudno byłoby nawiązać kontakt z wieloma pacjentami. Ciężka praca jest z takimi pacjentami. Są to dzieci, są to osoby dorosłe i w różnym stopniu upośledzenia i
Pracujemy w takich czasem ekstremalnych warunkach, wkuwamy się niemalże należąco. Znamy już takich pacjentów, którzy siadają tylko na fotel tam koło pani doktor i tam się zakłada w kucie, bo inaczej nie położy się, nie usiądzie w fotelu. Jak już podam leki, przewozimy na tym fotelu takim, co przy biurku stoi, przekładamy. Ciężka praca fizyczna, no, wymagająca od nas dużego zaangażowania. Ale też serca, wrażliwości i wyjątkowego podejścia do pacjentów, których reakcje i emocje osobom zdrowym czasem trudno zrozumieć. Żeby on się tu czuł bezpiecznie, no, mimo swojej choroby, to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo zachwiane. Boją się, niemalże już samo wejście to dla nich to jest okropny szok. Staramy się jakoś tam wzbudzić to nasze zaufanie. Już mamy swoje sposoby. Nigdy nie wiem, z czym pacjent do mnie przyjdzie. Jeden ma do założenia jedną plombę, do usunięcia jeden ząb, a inny powiedzmy ma do założenia 10 plomb i powiedzmy 3 usunięcia, w tym jakieś skomplikowane. Także umawiamy pacjentów, są to godziny przybliżone. Bo niejednokrotnie te zabiegi się przedłużają, bo po prostu nie wiemy, co tam u nich zastaniemy w jamie ustnej. Robimy profilaktykę u tych pacjentów, czyli czyszczenie zębów, zakładanie plomb, usuwanie zębów. No nie ma tylko protetyki, bo taka niestety nie jest zakontraktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A te wszystkie inne zabiegi, o których mówiłam, to jest wszystko refundowane przez NFZ. Miejsce wyjątkowe i mimo ogromnej liczby pacjentów, jest ich nawet około 700 rocznie, wciąż dla wielu nieodkryte. Ci, którzy o nim wiedzą, chętnie wracają. Kiedyś była rejonizacja, teraz tej rejonizacji nie ma, w związku z czym jedynym kryterium to jest posiadanie tego orzeczenia niepełnosprawności. Z całej Polski mogą przyjeżdżać pacjenci. Był nawet pacjent z Nowego Jorku, więc bardzo daleko, który przyjechał tutaj do Mielna na turnus rehabilitacyjny i chciał wykorzystać ten czas na zrobienie porządku w jamie ustnej. Po zabiegu pacjent jest wybudzany, przechodzi do specjalnej sali. Po wybudzeniu pacjent przechodzi do pokoju wybudzeń, który został dzięki staraniom właśnie dyrekcji zorganizowany, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne takie pomieszczenie. Została specjalnie zatrudniona pielęgniarka, która tam cały czas przy pacjencie po zabiegu czuwa, aż pacjent na tyle odzyska siły, żeby wrócić do domu, bo to są zabiegi ambulatoryjne, nie przechodzą tutaj gdzieś na oddziały szpitalne, tylko muszą na tyle dojść do siebie, żeby wrócić z opiekunem do domu. Zainteresowanym i uprawnionym podpowiadamy, wbrew pozorom wcale nie jest trudno skorzystać z usług tej poradni. Nie jest trudno, naprawdę wystarczy wykonać telefon, to jest numer bezpośrednio do naszej poradni 94 34 88 312 bądź po prostu połączyć się przez centralę z naszym gabinetem. To jest poradnia dla osób niepełnosprawnych. Można zadzwonić, można przyjść osobiście, zależy kto skąd, z jakiego miejsca chce się umówić. My wszystkie zalecenia mówimy telefonicznie, także nie jest to żaden problem, żeby do tej poradni się dostać. Z odległych zakątków pacjenci przyjeżdżają i mogą skorzystać z tego gabinetu. I pacjenci są przyjmowani od 0 do 100 lat, że tak powiem.